Bieg 14, Adrian Miedziński w kasku czerwonym, Sławomir Musielak w kasku niebieskim, Damian Adamczak w kasku białym i Krzysztof Jabłoński w kasku żółtym. Nazwiska nieszczególnie powalają, chociaż Adrian Miedziński to na pewno jest zawodnik o uznanej marce w Polsce, ale w tym sezonie gdzieś ta forma Miedziaka zagubiona. Zobaczymy, który z zawodników najlepiej wyjdzie spod taśmy. Oj, fantastycznie Damian Adamczak, który teraz po szerokiej próbuje zamknąć całą stawkę, ale jednak wydarzyło się teraz strasznie. Aż ciężko tutaj cokolwiek powiedzieć. Adam trzyma się za głowę. Kasper, twoja reakcja również była bardzo ekspresywna. Powiedz nam, co wydarzyło się na wejściu w drugi łuk. Tak szczerze mówiąc, nie widziałem całej tej sytuacji, ale widziałem już prawie końcówkę. No, z tego, co było widać, to zahaczył o tylne koło. Nie wiem nawet, kto jechał z tyłu, ale no, naprawdę ten wypadek bardzo groźnie wyglądał, bo jest to największa prędkość, jaką osiągamy na torze i wejście w łuk naprawdę, mam nadzieję, że nic się nie stało nikomu, ale wyglądało bardzo niebezpiecznie.